Dziś prezentujemy ładowarki przegubowe i przegubowo-teleskopowe wiodącej marki Schaeffer. Ruszamy z ofertą ładowarek Schaeffer. Przedstawiamy kilka modeli do potrzeb każdego gospodarstwa. Każdą z tych ładowarek można przetestować we własnym gospodarstwie. Najmniejszą z proponowanych ładowarek marki Schaeffer jest model 2030S. Silnik Kubota, ekonomiczny, trzycylindrowy o mocy 30 koni mechanicznych, potrzebny jest do napędzenia zintegrowanych pomp marki Bosch, pompy pracy i pompy jazdy. Połączenie silnika wysokoprężnego poprzez napęd hydrostatyczny przekazane na oryginalne osie Schaeffer daje maszynę bardzo silną. Producent zastosował w tym modelu wzmocnione pompy oraz wzmocnione ramię, dzięki czemu mamy ładowarkę małą, ale bardzo silną. Siła podnoszenia ciężaru 1600 kg na wysokości 3,11 m w punkcie obrotu łyżki. Kolejnym modelem ładowarki przegubowej jest maszyna 2034, model wyposażony w silnik Kubota, trzycylindrowy o mocy 33 koni mechanicznych. Dany model ładowarki, której producent zastosował mechaniczne przekazanie napędu z tylnej osi bezpośrednio na przednią oś za pomocą wału Gardana. Dzięki takiemu rozwiązaniu maszyna jest jeszcze bardziej silna od poprzedniego modelu, jeśli chodzi o siłę pchania. Bardzo istotnym atutem tej ładowarki jest bezobsługowy i praktycznie niezniszczalny hamulec wielotarczowy mokry oraz przegub, który również nie wymaga obsługi operatora. Producent udziela 3-letniej gwarancji. Następnym modelem ładowarki Schaeffer wartym uwagi jest model 3046. Jednostką napędową jest silnik Kubota, czterocylindrowy o mocy 45 koni mechanicznych. Maszyna ta jest w stanie udźwignąć prawie 2 tony. Przy zastosowaniu szerokiego ogumienia ładowarka staje się maszyną stabilną, a zarazem bardzo silną. Teraz przedstawiamy ładowarki przegubowe z ramieniem teleskopowym. Najmniejszą ładowarką Schaeffer z takim ramieniem jest model 2345T. My przedstawiamy model 2345T SLT. Jest to nowość w ofercie ładowarek Schaeffer. Wersja SLT dedykowana jest głównie do gospodarstw mających niskie przejazdy nieprzekraczające 2 metrów. Maszyna jest wersją z obniżonym punktem ciężkości, dzięki temu jest bardziej wydłużona, co w połączeniu z ramieniem teleskopowym, podnoszącym na wysokość 3,7 m, potrafi udźwignąć ciężar blisko 2,5 tony. Kolejnym modelem z ramieniem teleskopowym jest ładowarka Schaeffer 3550T SLT. Jednostka napędowa, silnik Kubota o mocy 50 koni mechanicznych. Wysokość ładowarki nie przekracza 2 m 10 cm. Jest atutem dla gospodarstw, gdzie występują niskie przejazdy. Wysokość podnoszenia to 3 m 85 cm w punkcie obrotu łyżki. Dzięki niskiemu środkowi ciężkości pozytywnie wpływa nie tylko na stabilność maszyny, ale także na możliwości udźwigowe. Posiadamy również ładowarki o większej mocy i z wyższym podnoszeniem. Niemiecka marka Schaeffer posiada kilkadziesiąt modeli ładowarek od najmniejszych do największych. Marka ta wyróżnia się na rynku niezawodnością i jakością wykonania. Nasza firma jest wiodącym dealerem w sprzedaży ładowarek Schaeffer. Potrafimy doradzić w doborze odpowiedniego modelu do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Mamy najbardziej konkurencyjne ceny na rynku na wszystkie modele ładowarek. Już dziś zapoznaj się z naszą ofertą wyprzedażową rocznika 2015. Przetestuj ładowarkę we własnym gospodarstwie i zaskocz sąsiada.